Spotkanie numer 2 w ramach międzynarodowego turnieju juniorów we Wieliczce. W zielonych strojach Śląsk-Wrocław, tradycyjnie trójkolorowi zielono-biało-czerwoni, a zespół w białych strojach to Wisła Kraków. Ciekawy pojedynek. Po pierwszej połowie zdecydowanie prowadziła Wisła ponad 10 punktów, co było troszeczkę zaskoczeniem, gdyż nie tak dawno, tydzień temu na turnieju Opuer prezesa Wisły Kraków Wisła przegrała ze Śląskiem 11 punktami. Tutaj wygrywa, ale Śląsk nadrobił i w tej chwili mamy 44-44 remis. 44-44, daleki rzut. I za 3 punkty, jak zawsze, kapitan zespołu. 47-44. Śląsk-Wrocław lekko osłabiony, bez korka. Próbował oddać teraz trójeczkę Kołakowski. Nizioł drugi zawodnik, który próbuje zremisować trójką, nie udaje się. I kolejne punkty dla Wisły Kraków. A zdobył je Kacper Majka. A tu przede mną drugi Majka. Witam cię serdecznie. Bratobójcza walka będzie między tobą a bratem. Przemyśl kontra Wisła. A ty w przyszłym roku też dołączysz do Wisły? Nie. Nie wiadomo jeszcze gdzie. Do Odry Wodzisław. A dlaczego akurat twój brat wybrał Wisły? Nie. Jego zapytam, dobra? Tak, 49-44. Zmiany w zespole. Proszę Państwa, z tego co wiem, to w tamtym roku było bardzo mało turniejów dla juniora. 3 może maksymalnie. W tym roku jest zdecydowanie więcej. 6 turniejów dla juniora. Może dlatego, że ten rocznik tutaj 9-6 i młodsi bardziej się szykuje do mistrzostw Polski. No trudno powiedzieć, bo tydzień temu był na Wiśle. Teraz jest w Wieliczce. Za chwileczkę będzie za tydzień silny turniej we Wrocławiu. Jest też turniej w Poznaniu teraz, jest w Świnoujściu, będzie w Gdyni. O tych wszystkich turniejach możecie poczytać na SKM Polski Kosz, ale naprawdę jestem zaskoczony, bo to w juniorze już jest mniej tych turniejów, bo zawodnicy, co niektórzy już grają po drugich, trzecich ligach i nie ma za bardzo czasu, a tutaj chłopcy się zbroją, troszkę inny system w rozgrywkach. Mistrzostwa Europy w Wilnie. Pokazał klasę. Numer 9. Jak by nazwać ten bank? Jak? Nie no, każdy dań ma swoją nazwę, nie? To jest to. Prowadzi Wisła Kraków.
do zakończenia trzeciej kwarty. Pozostało już niewiele. Pozostała jedna minuta. Punkty zaliczone. Kołakowski. Trenerem zespołu jest pan Grudniewski. Trenerem Wisły pan Piecuch. Rzuty wolne wykonuje Kołakowski. No, zapowiada się ciekawie czwarta kwarta. Ja jestem ciekawy kolejnego spotkania. W kolejnym spotkaniu wystąpi WKK Wrocław. I Szumile z tym. I Przemyśl. To na razie kończę. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Ponownie z Wieliczki Zimi.